Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za to, co robicie, za Waszą ciężką pracę, dzień i noc i za to, że my możemy czuć się bezpieczni w domu i chcemy Wam poprzez ten utwór podziękować. Trzymajcie się, bardzo Wam dziękujemy. Ten wyjątkowy utwór chciałem zadedykować wszystkim tym, którzy w tym ciężkim dla wszystkich okresie stoją na straży naszego życia, ryzykując własne. Kochani, nie sposób wyrazić wdzięczności za to, co robicie dla nas każdego dnia. Jesteście niesamowici. Pamiętamy o Was. Życzymy Wam dużo siły i wytrwałości. Dziękujemy. Kochani, chór Akademii Morskiej w Szczecinie również dziękuję Wam za wszystko, za Wasz trud, pracę i olbrzymie poświęcenie. Kochana Służbo Zdrowia, drodzy ludzie, którzy codziennie w naszym imieniu walczycie o nasze zdrowie, właśnie tego zdrowia końskiego Wam dzisiaj życzymy bardzo i wytrwałości, i dużo siły. I pomagamy Wam najmądrzej, jak umiemy, czyli siedząc w domu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, trzymajmy się. Dziękuję z całego serca za Waszą odwagę i wytrwałość. Kochani, chciałabym podziękować za to, że jesteście, że walczycie, że narażacie się każdego dnia siebie oraz swoje rodziny. Bez Was, podejrzewam, nie mielibyśmy szans. Dziękuję, 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 dziękuję. Służbo Zdrowia, trzymajcie się. Jesteśmy z Wami i wierzymy, że dzięki Wam będzie lepiej. W tych trudnych czasach dla wszystkich, którzy pomagają, dla całej służby zdrowia, my razem z Sylwią, wszystkiego dobrego. Przede wszystkim wytrwałości, cierpliwości. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami, że nam pomagacie. Jesteście dla nas wielkimi bohaterami i wszystkiego najlepszego dla wszystkich superheroes ze służby zdrowia. Pozdrawiamy. Jesteście the best. Są w naszym mieście tacy lekarze, co swoje zdrowie oddają w darze. Cześć, tutaj Ola. Chciałabym z całego serca podziękować Wam, drodzy lekarze, drogie pielęgniarki oraz całemu personelowi medycznemu za przeogromną pomoc w walce z tym właśnie koronawirusem oraz za dobro, które niesiecie dla nas. Jesteście prawdziwymi bohaterami, dlatego zostaję w domu. Wielkie serca dla Was. Z tego miejsca, dokładnie z domu naszego, w którym się czujemy teraz aktualnie najbezpieczniej, chcielibyśmy całej służbie zdrowia wysłać moc ogromnych uścisków. Jesteśmy z Wami myślami podczas tej sytuacji, która nas spotkała. To jest dla nas ogromna próba, więc wysyłamy Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i trzymamy mocno za Was kciuki i cieszymy się, że w tym ciężkim dla nas okresie pomagacie nam i walczycie o nasze zdrowie i przede wszystkim o nasze życie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Was ciepło. Trzymajcie się bardzo mocno. Ślę pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, lekarek i pielęgniarzy i pozdrawiam wszystkich zdrowych i chorych. Drodzy lekarze i wszyscy przedstawiciele służb medycznych, wszyscy, którzy pracują po to, żeby zatrzymać pandemię i żeby nasz kraj wrócił do normy i do normalnego funkcjonowania, chcielibyśmy Wam przez tę piosenkę powiedzieć dziękujemy. Ja również chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pielęgniarkom, lekarzom i wszystkim innym pracownikom służby zdrowia za Wasze poświęcenie, zaangażowanie. To, że w dzisiejszej sytuacji, w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej niż zazwyczaj ryzykujecie swoje zdrowie, a czasem i życie po to, żeby wszyscy inni byli bezpieczni. Jesteście teraz jeszcze bardziej jak superbohaterzy i to wcale nie dlatego, że nosicie maski. No i żeby w ramach solidarności z Wami chciałem Wam przybić żółwika, ale żeby było bezpieczniej, to najpierw dezynfekuję dłonie i żółwik dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Oby tak dalej. Razem to przetrwamy. Dobrze, kochani, dedykacja dla służby zdrowia. Pozdrawiamy wszystkich lekarzy i pielęgniarki, salowe i wszystkich tych, którzy walczą z koronawirusem. Jesteśmy z Wami. Trzymajcie się. Dzięki.